Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku Komputer za kwotę XXXX. Dzisiaj będziemy składali komputer za 3000 zł oparty na platformie Intela. No, może troszeczkę przekroczymy ten budżet o 20 zł. 3020 zł, myślę, że to jest całkiem akceptowalne przekroczenie budżetu, bo to nawet nie jest 1%. Ok, no to zaczynamy od mózgu naszego zestawu. Będzie to procesor Intel Core i5-6400. Najniższa cena, jaka jest na cenę w tym momencie, 788 zł. Do tego proponuję Wam płytę główną Asusa H110MK, obsługującą pamięci DDR4, posiadającą również SATA 3. Myślę, że taka całkiem sensowna płyta w tej cenie. 226 zł najtańsza cena na internecie, kolejna 239. Ja tutaj przypominam, żebyście oczywiście weryfikowali te ceny za każdym razem w swoich sklepach okolicznych, bądź też w internecie, bądź też innych serwisach niż Ceneo, bo tutaj nie wszystkie sklepy oczywiście się reklamują i może się zdarzyć tak, że coś w Waszej okolicy będzie o wiele tańsze. Do tego pamięci DDR4 o prędkości 2400 MHz, 8 GB w dwóch kostkach, ponieważ nasza płyta jest dwukanałowa, czyli obsadzamy jak zwykle dwa kanały. Najniższa cena 149 zł, 151 i 166 następna cena internetowa. Obudowa Silentium PC Regnum RG1 Pure Black Wam proponuje. Bardzo fajna, dosyć przewiewna obudowa, a w tej cenie myślę, że nie znajdziecie nic lepszego. Ewentualnie, tak jak ostatnio mówiłem, możecie szukać którejś z obudów firmy Zalman. One też są bardzo fajnymi i ciekawymi obudowami. Oczywiście zależy, co się komu podoba. Ta obudowa oferuje taki fajny, minimalistyczny wygląd, który mi osobiście bardzo przypada do gustu. Do tego, moi drodzy, zasilacz Silentium PC 600 W. Vera L1, jest to zasilacz niemodularny, natomiast ma certyfikat 80+. I co ciekawe, Silentium PC daje gwarancję door-to-door na te zasilacze, to znaczy jeżeli by się Wam odpukać zepsuł, to zgłaszacie to do ich serwisu i oni przysyłają kuriera i później również do Was odsyłają kurierem naprawiony bądź też wymieniony zasilacz. Jako dysk systemowy wybrałem dzisiaj Patriot Blaze 120 GB. Oferuje on odczyt na poziomie 545 MB oraz zapis na poziomie 430 MB. Bardzo fajny, dosyć szybki dysk. Fajne ceny, ostatnio potaniały, także myślę, że warto 185 zł niecałe. Natomiast na magazyn niezłomny nasz wypróbowany dysk Seagate 1 Tera Barracuda. Tutaj troszeczkę takiej informacji dla zwolenników WDK. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, nie ma problemu, może sobie również wybrać Western Digital 1 Tera Byte Blue. Też w podobnej cenie, natomiast organoleptycznie mogę stwierdzić, że te Seagate'y są zdecydowanie, może nie, ale są cichsze od tych WD-ków. Także jeżeli Wam zależy na w miarę cichym dysku, no to polecam bardziej Seagate'a niż WD-ka, aczkolwiek WD-ki też są całkiem porządnymi dyskami. No i oczywiście nasza wisienka na torcie, karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 970 OC wybrałem tym razem. Natomiast jest to oczywiście propozycja moja w cenie 1173 zł niecałe, możecie ją kupić już w internecie. Natomiast pamiętajcie, że niedługo wychodzą GTX 1060 i 1070. Także jeżeli nie musicie kupować na już, to wstrzymajcie się jeszcze troszeczkę, ponieważ te 1060 będą właśnie w podobnej cenie najprawdopodobniej jak ten GTX 970. Natomiast będą oferowały lepszą wydajność, więc możecie na razie kupić zestaw bez karty graficznej, działać na swojej karcie graficznej, która jest zintegrowana z procesorem, natomiast lub też użyć swojej jakiejś starej, jeżeli macie, natomiast za jakiś czas kupić sobie GTX-a 1060, który powinien być prawdziwym hitem sprzedaży w tej cenie i oferującym tą swoją wydajność, patrząc na przecieki, które już gdzieś tam w sieci można dojrzeć. Całość zestawu, moi drodzy, tak jak mówiłem, wyszło 3025 zł. Załóżmy, że mieszkamy dzisiaj sobie, moi drodzy, w Elblągu i w Elblągu nie ma połowy komponentów, no może nie połowy, ale dwóch, to w Gdyni. W Gdyni zestaw dosyć droższy, 3000
236 zł, natomiast jak wybierzemy sobie, gdzie dzisiaj mieszkamy, w Świdnicy nie ma też paru rzeczy, no to wybierzmy ostatnie, Słupsk też paru nie ma. Musicie sobie poszukać, ile by to kosztowało w waszej okolicy. Oczywiście cena wybrana z 6 sklepów internetowych to jest 3025, natomiast z dwóch 3093 zł. Oczywiście link do tej specyfikacji zamieszczam w opisie pod filmem. Jeżeli chcecie, możecie sobie kliknąć i przeglądnąć, ile to kosztuje w waszych miastach. I to tyle dzisiaj w komputerze do za określoną kwotę, do kwoty tym razem 3000 zł z małymi groszami, 25 zł więcej nam wyszło. Dzięki serdeczne za oglądanie tego krótkiego odcinka i zapraszam do kolejnych. Cześć, pozdrawiam, Wideoblog Tech.